Witam wszystkich w nowym materiale. Dzisiaj zaczniemy trochę od podstaw BaseLinkera. Przejdziemy przez kartę produktu i utworzymy przykładowy produkt. Aby utworzyć produkt, przechodzimy do zakładki Produkty, Lista produktów. Pokazała nam się już lista utworzonych produktów. Aby utworzyć nowy produkt, klikamy w prawym rogu Dodaj produkt. Wyświetliła nam się karta produktu. W pierwszej zakładce mamy nazwę produktu, kategorię w magazynie, producenta, kod SKU, kod EAN, wagę, wysokość, szerokość, długość oraz możemy dodać własne pola. Przechodzimy do kolejnej zakładki. Sprzedaż magazyn. Mamy tutaj takie pola jak cena domyślna, stawka VAT, lokalizacja w magazynie, stan magazynowy, dostawca oraz cena zakupu. Opis. Tutaj tworzymy opis w edytorze Allegro oraz opis dodatkowy. Przechodzimy do parametrów. Tutaj możemy dodać parametry takie jak waga, wysokość, szerokość i tak dalej. Mamy również zakładkę zdjęcia, gdzie dodajemy zdjęcia produktów. Możemy dodawać je pojedynczo lub ładować wiele zdjęć. W zakładce warianty możemy tworzyć warianty produktów, na przykład dla produktów w kilku kolorach. Zakładka publikacje. Tutaj widzimy, gdzie nasz produkt został już opublikowany. Teraz przejdźmy do utworzenia produktu. Wpisałem nazwę produktu, wybieram kategorię, następnie wybieram producenta. Wpisuję kod SKU, który będzie w moim magazynie. Obecnie większość marketplace'ów w Polsce wymaga podania kodu EAN. Ja taki kod EAN wcześniej sobie przygotowałem. I teraz go wkleję. Waga, szerokość, wysokość i długość. Moim polem dodatkowym będzie kraj pochodzenia. Przechodzimy teraz do sprzedaż i magazyn. Ustalam cenę sprzedaży. Wybieram stawkę VAT. Przykładowy stan. Dostawca. Mogę również wpisać cenę zakupu, ale nie muszę. Teraz przeskoczymy sobie do zakładki zdjęcia i załadujemy zdjęcia produktu. Zdjęcie główne produktu przesuwam na początek. Przejdźmy teraz do zakładki opisy. Mogę teraz włączyć edytor sekcji Allegro. Edytor wizualny. Utworzymy sobie teraz opis do Allegro. W opisie Allegro możemy korzystać z emotikonek. Ja oczywiście z tego korzystam. Staram się, aby sekcje były tak poukładane, że najpierw zdjęcie jest z lewej strony, opis z prawej i w kolejnej sekcji odwrotnie. Dodajemy kolejny wiersz i dodam zdjęcia teraz obok siebie.
Niektóre marketplace'y w Polsce nie uznają kodu HTML, więc w polu opis dodatkowy dodam jeszcze raz opis, ale bez kodu HTML. Zalecam też, aby usunąć emotikony z opisów. Opis jest gotowy. Teraz przechodzę do zakładki Parametry. Dodajemy parametry. Zdjęcia mamy już dodane. Wariantów w tym przypadku nie dodaję. Zostaje jeszcze zakładka Publikacje. Jeżeli produkt będzie już gdzieś wystawiony, wówczas tutaj zamiast zera pojawi się jedynka. Dodam jeszcze, że w opisie możemy stosować wielkość formatowania tekstu, normalny tekst, nagłówek 1 oraz nagłówek 2. Klikamy Utwórz produkt. Tak utworzony produkt możemy już wystawiać na dowolnym marketplace. To wszystko w dzisiejszym materiale. Zachęcam do zostawiania łapek w górę i zapraszam na naszą stronę vsprint.pl. Do zobaczenia.